w dzisiejszym wydaniu Gminnego Flesza. Relacja z kolejnego koncertu z cyklu Zjednoczeni Muzyką, wizyta w Byszewie i zaproszenie na pielgrzymkę, relacje z wernisażu Haliny Matyki oraz szkolenia mistrzowie kodowania oraz zapowiedzi najbliższych wydarzeń oraz imprez. ...26 sierpnia w Koronowskiej Bazylice odbył się kolejny koncert z cyklu Zjednoczeni Muzyką. Tym razem oprócz muzyki organowej w wykonaniu Mariusza Rysia, widzowie i słuchacze mogli usłyszeć recytację w wykonaniu koronowianki Katarzyny Karwat oraz Dawida Kartaszewicza, aktora telewizyjnego i teatralnego. Na kolejne koncerty z cyklu Zjednoczeni Muzyką zapraszamy już 9 września na godzinę 12 do Sanktuarium Matki Boskiej Byszewskiej Królowej Krainy w Byszewie oraz na godzinę 16 do Bazyliki pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Koronowie. Ekipa Gminnego Flesza zawitała do malowniczej wsi Byszewo, która słynie z przepięknego sanktuarium maryjnego. To tutaj dokonano niezwykłego odkrycia. Księże proboszczu, ostatnio w mediach pojawiły się informacje o odnalezieniu ponad 100 trumien z ciałami, wśród których natrafiono na pochówki antywampiryczne. W jaki sposób dokonano tego odkrycia? O tym, że w Byszewie, w kościele są krypty, wiedziano od dawna. One były w nie najlepszym stanie, więc dlatego nikt tam nie chodził ani niczego nie szukał. Teraz dopiero w zeszłym roku jesienią znalazła się grupa archeologów, która zaczęła te krypty badać i znalezisko okazało się bardzo bogate i cenne, nie tyle może dla ludzi, że tak powiem, postronnych, ale właśnie dla badaczy. Okazało się, że w tych 115 trumnach jest ponad 70 ciał dziecięcych. Są też właśnie te pochówki antywampiryczne, o których pewnie jest najgłośniej. Właśnie charakteryzują się one tym, że zmarli mieli w ustach dachówki, a na szyjach kładziono im sierpy. Jeśli chodzi o sam pochówek antywampiryczny, musimy tutaj uściślić, że nie jest to może pojęcie wampiryzmu w dzisiejszym tego słowa znaczeniu obecnym w literaturze. Dawniej bano się po prostu ludzi, którzy mieli dysfunkcje, czy to fizyczne, czy psychiczne, albo po prostu byli złymi ludźmi. Chciano w ten sposób ustrzec się przed ich może gniewem, czy jakimiś bluźnierstwami, bądź złymi rzeczami, które mogliby uczynić żyjącym. Z pewnością jest to ewenement, że takie pochówki znajdowały się wewnątrz kościoła. Czy krypta będzie udostępniana dla turystów? Docelowo przewidziane jest zwiedzanie krypt. Raczej będą musiały być to małe, pojedyncze grupy, gdyż krypty same sobie są niewielkie. Myślę, że nasz kościół kryje jeszcze sporo tajemnic. To nie są jedyne krypty w tym kościele. Archeolodzy sugerują, że takich miejsc może być jeszcze kilka i nie wiemy, co one kryją. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców Koronowa i okolic na nasz odpust sanktuaryjny 2 września o godzinie 12 tutaj na Jeziorze Świętym. Ksiądz biskup diecezjalny Ryszard Kasyna odprawi mszę świętą. Oczywiście tradycyjnie liczę na pielgrzymów z Koronowa, ale myślę, że warto przyjechać do Byszewa również w pozostałe dni oktawy odpustu. W poniedziałek tradycyjnie spotkają się czciciele Matki Bożej Różańcowej o godzinie 17. We wtorek będzie msza święta dla chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. W czwartek natomiast msza święta w intencji małżeństw z odnowieniem przysięgi małżeńskiej i błogosławieństwem małych dzieci. W piątek o godzinie 16 tutaj na Kalwarii Byszewskiej odprawimy uroczystą drogę krzyżową. W sobotę 8 września spodziewamy się wielu pielgrzymów rowerowych, którzy przyjadą tutaj z Mroczy, z Sępólna, będą mieli swoją mszę świętą o godzinie 12, a w niedzielę za tydzień 9 września na zakończenie oktawy odpustu o godzinie 12 będą nasze parafialne dożynki. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Już w tą sobotę 1 września zapraszamy na mszę świętą dożynkową, która odbędzie się w Koronowskiej Bazylice o godzinie 15. Jest z nami pani Halina Matyka, autorka dzisiejszej wystawy. Pani Halino, mamy na koncie już dwie wystawy pani autorstwa w synagodze, czyli Pomiędzy oraz Całokształt. Zbliża się jesień, zbliża się zima.
czy w tym czasie Pani zamierza dalej tworzyć, dalej wystawiać, czy może sobie odpocząć? Oczywiście, że teraz będę troszeczkę odpoczywała, bo jedziemy do sanatorium, ale jak przyjadę, to już następna wystawa będzie w grudniu, więc muszę zanieść na tą wystawę następne prace, ale to jest wystawa zbiorowa, więc myślę, że tak się za bardzo nie zmęczę. Pokazała nam Pani na początku malarstwo, teraz grafikę, fotografię, rzeźbę, rysunek. Czy interesują Panią inne gałęzie sztuki, czy wolałaby Pani pozostać w sztukach plastycznych? Jednak będę w sztukach plastycznych, ale już jestem coraz starsza i myślę, że niektóre już będę odkładała, że zostanę przy malarstwie jednak, tak, bo rysunek jest bardzo ciężki. Naprawdę trudno jest przedstawić rysunek, także zostanę w malarstwie, może pomyślę o akwareli jeszcze, tak, a fotografia to oczywiście cały czas mi tam towarzyszy. No, zrezygnuję już z grafiki, bo to już też już nie moja bajka, bo to było 20 lat temu, przeleżało w teczkach, a uważałam, że teraz trzeba to po prostu pokazać. Centrum Kultury Synagoga ma zamiar gościć jeszcze wielu artystów. Czy chętnie będzie Pani brała udział w wernisażu innych artystów? Jak najbardziej, bo to będą na pewno zbiorowe wystawy i to już jest dla mnie nie tak duże obciążenie, dlatego, bo 2, 3, 4 prace to nie jest tak dużo. A żeby zapełnić salę synagogi, no to autorską wystawą to naprawdę, naprawdę trzeba się ciężko napracować. Tymon Tymański, Czesław Mozi, dr Misio to gwiazdy, które odwiedziły Centrum Kultury Synagoga. Nie zwalniamy tempa z brzmieniem rockowym i dlatego zaprosiliśmy kolejny znany zespół. Agresiva 69, twórca takich przebojów jak Nie Widać Końca oraz Kombinat. Zagrają znane utwory Republiki już 21 września o godzinie 19 w Centrum Kultury Synagoga. Bilety dostępne już na stronie internetowej biletyna.pl, w Biurze Centrum Kultury Synagoga oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie. Nie może Was tam zabraknąć! Wczoraj i dziś spotkaliśmy się na dwudniowym zjeździe edukatorów w ramach projektu Zaprogramuj Przyszłość. Nauczyciele i edukatorzy uczyli się kodować oraz stawiać pierwsze kroki w programowaniu. Programowaliśmy wykorzystując komputery, ale także tablety oraz uczyliśmy się też kodować bez użycia komputera. Zapraszam Państwa na wernisaż, który jest podsumowaniem projektu Mieszkam, Tworzę, Pokazuję, realizowanego w ramach programu Struktury Kultury. Podczas wystawy będą mogli Państwo obejrzeć autoportrety, komiksy, rysunki wykonane na torbach i plecakach, stworzone przez dzieci w świetlicy MGOK w Okolu. Wernisaż odbędzie się 6 września o godzinie 18 w Centrum Kultury Synagoga w Koronowie. Serdecznie zapraszam.